Polsce wpłynie na Radę najpewniej w maju, jeszcze w maju lub najpóźniej w czerwcu. I co, o czym będą musieli zdecydować konkretnie radni? Radni zdecydują o tym, w jaką formułę płatności bieramy, a raczej idziemy w kierunku obligacji przychodowych, czyli tak naprawdę to będzie decyzja, czy emitujemy obligacje, czy nie emitujemy, czy chcemy kupić FSD, czy nie chcemy kupić FSD, czy chcemy, żeby NYSA odżyła, czy chcemy, żeby NYSA była w takim stanie, jakim jest teraz. A umowa podpisana z FSD to dotyczy teraz na obecnym etapie czego? To jest umowa, powiem tak, dwie strony, kupujący, sprzedający. Gmina chce kupić, FSD chce sprzedać, dogadaliśmy się co do ceny, dogadaliśmy co do formuły zakupu i teraz czekamy na spotkanie notariusza. A można się było dogadywać co do ceny, nie mając zgody rady? Tak, najbardziej. To jest uprawnienie burmistrza. Ja oczywiście negocjowałem z panem skarbnikiem. Byliśmy kilkukrotnie w Warszawie. To była kwestia, nie było łatwo, dlatego że zarząd FSD ma taką uchwałę podjętą, że nie może prowadzić negocjacji niższych o cenę niższą, czy inaczej, nie może zaakceptować ceny niższej, jeżeli opera szacunkowy, który zlecają oni. Tutaj było trochę więcej pieniędzy, kilka milionów. Tak naprawdę udało nam się zbić ponad 20% z tej ceny. To jest, myślę, duży sukces i trochę to kosztowało zabiegów, ale efekt będzie, myślę, dobry.